Ze zbiorów kolejnych liczb naturalnych od 1 do 30 losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej jest równe. I tak, co my tu zrobimy? Najpierw chcę jedną rzecz napisać. P od A to się równa. I tak, nad kreską ułamkową piszemy, ile jest liczb, które są kwadratem liczby całkowitej. Ile jest liczb ze zbioru 30. Tak. To jest tu w mianowniku, ile mamy liczb w zbiorze, z którego wybieramy to, co mamy wydzielone w zadaniu. Dobra. I ok. No to do dzieła. I tak, ile mamy liczb w zbiorze? No, 30, tak. A teraz, ile jest liczb ze zbioru od 1 do 30, które są kwadratem liczby całkowitej? No to jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, i robimy kwadrat do tego. I tu mamy 1, 4, 9, 16, 25, 36. 36 jest większe od 30, więc już na tą liczbę nie patrzymy. To ile jest takich liczb? 1, 2, 3, 4, 5. Więc dlatego tu piszę 5. Czyli odpowiedź B będzie tą odpowiedzią poprawną. Koniec zadania, zapraszam do kolejnego. Czyli tak, muszę teraz po kolei wygumować. Pyk, pyk. I zadanie drugie. Dotyczy funkcji liniowej. I mamy ją daną taką postacią, że f od x równa się m minus 3 razy x minus 3. I tak. Co się tutaj dzieje? Generalnie jak mam funkcję liniową, tak? To jest taka zasada, że to co stoi przy x, czyli to nasze a, decyduje o tym, czy funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała. Tak, jak a jest większe od zera, to jest rosnąca, malejąca i stała. W naszym zadaniu chcą, kiedy to jest malejące. No to patrzę, co stoi przy x. Przy x stoi to. Więc mamy m minus 3 malejące, czyli m mniejsze od 3. Odpowiedź C jest tą odpowiedzią poprawną. No i dobra, to kolejne zadanie. Suma 20 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego danego wzorem jest równa. I w naszych tablicach maturalnych jest wzór na sumę. I z niego będziemy korzystać. Już tutaj go wkopiuję do naszego, tego co oglądamy, naszego filmiku. O, tego słowa mi brakło. I ciągi są. I tak, mamy ciąg arytmetyczny. To wygląda tak. Że tak, my mamy suma ilu? Suma 20. Czyli mamy S20. Jak widzisz, można zastosować dwa wzory.
W naszym przypadku lepiej jest zrobić to, bo łatwiej jest wyliczyć A1 i A20. Podzielić na 2 razy to, ile ich jest. Bo tutaj bym musiała wyliczyć R. No a to troszkę bym musiała policzyć. Niedużo, ale jeden krok więcej bym musiała zrobić. Więc tak, skąd policzę to moje A1 równa się ileś tam i A20 równa się ileś tam? W zadaniu podali nam, jakim wzorem ten ciąg arytmetyczny jest określony. Czyli on jest określony AN równa się 1/2 N minus 3. Czyli jak liczę nasz wyraz A1, to za N daje 1, czyli jest 1/2 razy 1 minus 3. 1/2 minus 3 równa się minus 2,5. A 20 to się równa 1/2 razy 20 minus 3 to się równa 1, 10. 10 minus 3 to jest 7. Więc S20 to się równa A1, czyli minus 2,5 plus 7 przez 2 razy 20. To będzie 1, 10, 2,5 plus 7 to jest 7 minus 2,5. To jest 7 minus 2, mamy 5 minus 0,5, 4,5. Razy 10 to się równa 45. I to jest koniec tego zadania. Tutaj nic więcej naprawdę nie trzeba robić. Jeśli wolisz liczyć tym wzorem, ok, no tylko musisz sobie wyliczyć R. A jak to zrobić, żeby skorzystać z tego wzoru? No to już muszę tutaj tylko tu machnąć, żeby miejsce zrobić. To jeszcze to pokażę. To tak, żeby wyliczyć moje R, to muszę sobie policzyć, mam tak, A1 już wiem, że to jest minus 2,5. A2 to będzie 1/2 razy 2 minus 3, 1, 1, 1 minus 3, czyli jest minus 2. Więc A1 plus R to jest A2. Czyli minus 2,5 plus R równa się minus 2, czyli R równa się minus 2 plus 2,5, R równa się 0,5. No i wtedy musimy podstawić do wzoru, czyli mamy S20, to się równa 2 razy minus 2,5 plus 20 minus 1 razy 0,5 przez 2 razy 20. I tak. Co nam tu wyjdzie? Więc mamy minus 2,5 razy 2. To w nawiasie plus 19 razy 0,5 to się równa. I to wszystko, pyk, oj masakra, razy 20 i podzielić na 2. No i wychodzi 45. Więc da się w inny sposób to policzyć. No i teraz zostało nam zadanie czwarte. Zadanie czwarte o rąbie mamy. I tak. Oczywiście w tablicach maturalnych też masz różne pomoce dotyczące rąbu. I już tutaj. Czekajcie, bo się pogubi.
zrobiłam z tym, to było to, to to usunę, to też. Dobra. No i teraz zadanie czwarte. O rąbie. Mam nadzieję, że ten ciąg arytmetyczny jest taki dla ciebie jasny. I teraz tak, kolejne zadanko. Dzisiaj, jak widzisz, ta część jest bardzo powolutku robiona przeze mnie. Się nigdzie nie śpieszymy. I co my tu mamy? Pole rąbu o kącie ostrym 60 stopni jest równe 18 pierwiastek strzał. Czyli tak, co wiemy z tego zdania? Że pole jest równe 18 pierwiastek strzał i że kąt alfa równa się 60 stopni. I mamy obliczyć A. Czyli mając alfę, mając pole, korzystamy z tego wzoru i tutaj z tego. Więc wiem, że pole to się równa A kwadrat razy sinus alfa. Więc co muszę zrobić? Wiedzieć, ile wynosi sinus 60 stopni. Tak, żeby móc to obliczyć. Sinus 60 stopni to się równa pierwiastek z 3 przez 2. Oczywiście w tablicach to też macie. Już tutaj pokazuję tobie. Hop. O, jest taka tabelka. I patrzysz 60 stopni i sinus. Tu są wartości sinusa. I 60 stopni, to tu nam się krzyżuje. Więc tak. Pole to jest 18 pierwiastek z 3 równa się A kwadrat razy sinus alfa, czyli razy sinus 60 stopni. Więc 18 pierwiastek z 3 równa się A kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 2. Żeby obliczyć A kwadrat, muszę to obu strony pomnożyć razy 2 pierwiastek z 3. Więc otrzymuję 18 pierwiastek z 3 razy 2 pierwiastek z 3 równa się A kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 2 razy 2 pierwiastki z 3. To się tu poskracało. Pierwiastek 3 się skróciło z tym. 18 razy 2 to jest 36 równa się A kwadrat. Pierwiastkuję obustronnie i otrzymuję, że A równa się 6. Czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. I zapraszam ciebie na 9. już część, 15 minut.